Taka ciekawostka na wstępie filmu. Nie wiem, czy wiecie o tym, ale wam powiem ciekawostkę. Wiecie, że pierogi ruskie, mimo że są ruskie, to są polskie? Mimo że są ruskie, one są polskie. Czas na wiadomości, czas zacząć. Składamy tutaj wszystko, co się da. Poprawimy tylko się. O, czapeczkę. Przyniosłem. No, nie ma gdzie tego położyć. Naprawdę tak. Tak żeście studio nam zrobili, że nic się nie da. Razem jest ta seria, nie wiem, czy będzie regularna, czy będzie kontynuowana, bo jak się komuś nie spodoba, nie będę tego robił. Zresztą ja też uważam, że to nawet nie jest śmieszne. Aha. Teraz wchodzimy, ja wiem, ja muszę zjeść tylko. O, z omastą. Pierożki ruskie z omastą. Cudowna. Dobra. Nie będę się obżerał na noc, bo to nie wypada na... Dobra. Krawat poprawimy. Wchodzimy na antenę. Dobra, wchodzimy. Już. Chciałem policzyć, tak po prostu. Co naprawdę Góry Karpaty. Gdzieś tak w szkole zrobiłem. W szkole zrobiłem tak, narysowałem dwie Góry Karpaty. Gdzie nie mam przygotowanego żadnego scenariuszu, w sensie nie miałem żadnego scenariuszu, myśmy nie mieli. Mamy na żywioł lecimy, śmieję się z tym scenariuszem. Po prostu to było na żywioł, ci też będzie, że pewnie raczej nic nie będzie oprócz przeglądu prasy. Nie wiem, co się dzisiaj w Polsce wydarzyło. Wiem, że jakiś Klik zmarł. To jest ten, co wygrał. Dostał nagrodę Nike. Ja jeszcze nie dostałem Nike nagrody, ale jeszcze nic nie napisałem w ogóle. Może moja historia życiu by ciekawa. No! Planujesz emeryturę? Poczekaj do lipca. 350 plus dla nowych emerytów. Możemy jej już nie zobaczyć. Nie wiadomo, kiedy piękna Kitty. Kitty czy Katy się czyta, nie? Znów zagości na wielkich... Wirus pokona zniewoloną. To jest jakiś film zniewolony. Wreszcie pochowam Asię. Ja też cygan, tęsknię za Edytą. Aleksander Kwaśniewski apeluje do Polaków. Pomagajcie żonom. Tak jak to się robiło, zawsze tu się tak, nie wiem, brało się zawsze wodę, tak się przesunąć tą kartkę. Co tu jest w ogóle? Krzyżówka. Zapaśnicze koło. Takie było pytanie. Lecimy dzisiaj na szybko, jak najszybciej. Pierwsza strona. Unijna kasa na odbudowę Polski. Środki na wielkie projekty. Premier Morawiecki, Mateusz. No ile tam lat, to nie wiem. Przyznał, że propozycja Komisji Europejskiej była przeprowadzona trudnymi negocjacjami. Prezydent Andrzej Duda dodał, że dzięki tym pieniądzom zakłady produkcyjne w Europie wrócą do pracy na pełnych obrotach. Solidarność od nowa, Katarzyna Kozłowska, nie znam. Ludwik Dorn, dla faktu. Koniec wygłupów, ustalcie wreszcie datę wyborów. Wiem. Ale nawet 350 plus dla nowego emeryta. Ile można zyskać? Kwaśniewski, pomagajcie żonom, bo mają ciężko. Odkryłem talent do pracowania. Nauczyłem się prać. Prezydent Aleksander Kwaśniewski apeluje do Polaków. Pomagajcie. Izolacja podczas epidemii to ciężka próba dla wielu związków. Były prezydent Aleksander Kwaśniewski, 66 lat, szczęśliwy, żonaty od przeszło 40 lat, radzi parom,
jak wyjść z tej próby zwycięsko. Tak wam powiem. A do tego chwali się, że swoje rady sam przekuł w czyn i podczas kwarantanny nauczył się brać i pracować. 1000+ dla wszystkich podatników. 1000+ to jedna z ostatnich rządowych propozycji. Chodzi o dofinansowanie wakacji w Polsce, z których mogliby skorzystać wszyscy zatrudnieni na umowę o pracę, ale tylko ci, których wypłata nie przekracza średniej krajowej, czyli 5200 brutto. Nareszcie będę mogła pochować córkę, a to nie to takie temat taki, wiem, to jest. Po 24 latach jezioro Dywickie oddało ciały. Jak po 24 latach jezioro oddało? To co z tego ciała? Znaczy, jak to wyglądało? Po 24 latach jezioro Dywickie oddało ciało Janny Gibner, 23 lata. Udusił ją mąż, a obciążone zwłoki wyrzucił do wody. Zaginioną, co jest? Dopiero po ćwierć wieku odnalazł dziennikarz śledczy Janusz Szastak. Szkoda, przykre to jest niestety. No takie rzeczy, takie są kurwy na tym świecie, naprawdę. Ja wiem, że to jest, to prawda jest, ale są. Zaczynam nowe życie w stolicy. Znowu kupiłem też matławce. Jest ciekawych dużo rzeczy, lubię takie tematy, takie smutne nawet. Dałem się nabrać na amerykański sierżant. Pan Tomasz ostrzega przed internetowymi znajomościami. Wzbudzała zaufanie, podawała się za sierżant armii USA, a okazała się oszustem z Afryki. I pieniądze tu są. Obiecywała dolary i złota. Dzielny pies wywąchał zaginioną. Wystarczyła godzina, aby psi nos złapał trop. Dzielna Foxy w towarzystwie swojego opiekuna odnalazła schorowaną 51-letnią z gminy Biała, Dolnośląski. Bardzo fajnie, że psy pomagają. My to znamy już. Z różnych rzeczy znamy to, że pies pomaga. Lecimy dalej. Metro na Bemowie, następna stacja Powstańców Śląskich. To była symboliczna chwila. Aha, tutaj coś robią. Prawie pół wieku temu prezydent USA odwiedził stolicę. Już tak było, nie wiem. Czekajcie, bo mam wibrację w telefonie. Mamuśka dzwoni. Halo? No ale no jaki rosół teraz, no? Ja lubię twój rosół, uwielbiam, ale no gdzie rosół teraz? Nie dość, że jest 12 w nocy, ja do roboty rano idę, to gdzie? To jutro może przyjdę po niego. Jak mam zomastą, mam te pierożki ruskie, zjem zaraz. Dobra, bo nagrywam, na razie. Jakiś rosół będę jadł teraz. Lubię rosół. Kasia Samosia. Zielińska nie wciąga rodziny w kręcenie zabawnych filmików w internecie. Pokazują swoje domy, szafy i wygłupiają się. Byle tylko przyciągnąć uwagę internautów. Niektóre gwiazdy internet pokochały tak bardzo, że spędzają z nim całe dnie. A w produkcji śmiesznych filmików wciągają swoich najbliższych. Ale Katarzyna Zielińska, znana z Balet Szczęścia, aktorka potrafi zrobić wszystko sama. To się nazywa Złota Rączka. Wiem, Koroniewska i Maciej Dobor, to wiem. Ada Fijał. Magda Steczkowska, to nie wiem. Jessica Mercedes odezwała się do fanów po wybuchu afery tekstylnej. A wiem, że nad Serafin mówił coś na Mercedes. Rodzina to jego siła. Antek Królikowski pochwalił się zdjęciem z bliskimi.
Nie no, Kulikowska straciła Kusego, no ja wiem. Zamachowska narzeka na show TVP. Po co odgrzewania mam, a Europa da się lubić, nie wiem. Tęsknię za Edytą. Jacek Cykan znów chce pisać piosenki dla Górnia. 70 lat już ma Cykan. Nowa płyta, to bardzo dobrze. Oświęcimski ma wszystko, ale woli zamieszkać przy stajni. Przeprowadzka, no nie wiem. Cud olejek uratuje grilla. Żadnej chemii. Maja Popielarska radzi czytelnikom, jak odpędzić się od komarów. Jakiś mokry. Jakie ryby złowił ktoś, patrzcie. Praca nasza ekstraklasa. No ciekawy jestem, co tam wyniknie. Coś tam słyszałem. Dobra, nie wiem. W tych gazetach nic ciekawego nie ma. A ta seria nie ma sensu, chyba mi się wydaje. To jest tak głupie, że... Musimy dalej lecieć, panowie. Wszyscy, którzy oglądają te wiadomości. Muszę coś zobaczyć. Aha. Zarabiał miliony, został bezrobotnym. Piotr Adamczyk zaganiał 4 miliony i wypadł z branży reklamowej. Pałacyk pokazała. Urywano, co tu się dzieje? Prezydent musi współpracować z rządem. Czy rząd i prezydent powinni w najważniejszych sprawach mówić jednym głosem? Tak, 63%, 15% nie, a 22% nie wiem. Oni nic nie wiedzą. My nic nie wiemy. Nie, no wiemy, wiemy. Zaufanie do... Bosak ujawnia, że ma 20 tysięcy. Tylko w Superekspresie najnowsze oświadczenie majątkowe Krzysztofa Bosaka. No ludzie, no. Wszyscy zarabiają na tej polityce, widzę, nawet Bosak. Ja nie mam nic do człowieka, ani do żadnego innego tam. Ja mam... Ja traktuję politykę jako, jako cyrk taki normalny, wam powiem. Cyrk z klaunami normalnie traktuję. Kandydat na prezydenta z ramienia Konfederacji ujawnia nam swoje najnowsze świadczenie majątkowe. W porównaniu z poprzednim świadczeniem polityk podwoił swoje oszczędności i ma niemal 27 tysięcy. W 19 2000, już tak skrócę, zarobił nieco ponad 30 tysięcy złotych. Superekspres ponownie apeluje, ponawia apel do innych kandydatów na prezydenta. Ujawnijcie swoje majątki. A się nie ba ujawnić, to w Polsce to jest takie... Czy ja wiem? Był milionerem, został bezrobotny, bez Adamczyk zarobił, to nie wiem. Kuba Wojewódzki ma pancerne auto drogiego ochroniarza i otwiera knajpy. Poczuł się ważniakiem, bo poszedł w biznes. Wiatr TV od kilku tygodni chadza w towarzystwie ochroniarza, który może brać nawet 2000 za godzinę. Wow. A lubię to. Ja nie mam nic do Wojewódzkiego, akurat wam powiem. Nic się w Polsce w ogóle nie działo ostatnio. Nie wiem, czy te wiadomości, to my w ogóle dzisiaj coś opowiemy ciekawego. Bądź dobrze poinformowanym kierowcą. Coś tam dowiedzieliście się, że Wojewódzki to zrobił, że tam ta coś zrobiła. Wreszcie mogę odpocząć. Santor. 86 lat ma, ja bardzo ją lubię. Ja Santor cieszę się, że dzięki pandemii ma czas na spotkania z przyjaciółmi.
86 lat ma, ale jeszcze śpiewała. Z powodu pandemii koronawirusa wielu artystów znalazło się bez środków do życia. I Nana Santor na szczęście świetnie sobie radzi. Chociaż tęskni za publicznością, piosenkarka w rozmowie opowiada o planach na przyszłość. Jak pani radzi sobie w obecnej sytuacji, kiedy panuje koronawirus? W momencie, kiedy rozpoczęła się sytuacja, kiedy pojawił się w kraju koronawirus, uciekłam na wieś, zaprosili mnie do siebie moi przyjaciele. Na co nie mieszka pani w Warszawie, taki wyjazd na wieś to zupełnie miła odmiana, zdecydowanie. Dobre wieści, że wszystko u pani dobrze, że jest pani zdrowa. Pan Bóg nade mną czuwa. Właśnie przyjechałam do siebie, do Warszawy, ale nie wykluczam, że jeszcze wrócę na wieś. Jeśli ktoś panią pomaga, rodzice państwa. W Warszawie na szczęście mam osobę, która robi mi zakupy, choć mam na osiedlu sklepik, do którego mogłabym chodzić, ale jest tu bardzo bezpiecznie. Tęskni pani za koncertami. Muzyka to jest bakcy, który połknęłam wiele lat temu. Oczywiście, że tęsknię za publicznością, moimi fanami. Moja menadżerka zaplanowała mi koncerty do lutego przyszłego roku. Jednak obecna sytuacja pokazała mi, że mam prawo odpocząć, móc odetchnąć. Stała pani właśnie, to byłby ratunek wielu artystów. Czy pani potrzebuje takiej pomocy od państwa? Ja na szczęście takiej pomocy nie potrzebuję. Mam przecież emeryturę. Pokazali swój pałacyk. Tata, jak ona ma. Lubię strasznie Santę. Seks po ciąży nie jest łatwy. Paula Tumala 32 ujawnia. Gołe zdjęcia prawie tu pokazują. Jakie gwiazdy szczerze o seksie. Stała się znana za występach w Ficie My Słowianie. To ona jest. Piękna modelka nauczyła się akceptować swój wygląd, nawet gdy ma zastrzeżenia do swojej figury. Nie wiem, przepraszam, nic się tu nie dzieje ciekawe. Najszybsi wracają najszybciej. Denzel Washington zagra Tysona Fury'ego. Nie wiem. Bułka rozbił Lamborghini za 2 miliony. Marcin Bułka prowadził warte 2 miliony Lamborghini Huracan Evo Spider. Tak wyglądało auto po wypadku. Młody bramkarz Perze doszczętnie zniszczył swe auto. Milik dostanie od starej damy 22 miliony. Jeśli Polak zdecyduje się na transfer do Juventusu, będzie zarabiał fortunę. O! Do Turynu! Dobra, nie wiem, pokażę wam góry Karpaty. Nic ciekawego dzisiaj nie powiedziałem. Głupie te wiadomości były chyba nawet. To nam coś zaśpiewamy po prostu. Jak zwykle na zakończenie dzisiaj były krótkie. Jak wam się to nie podoba, to piszcie to, nie będę tego robił. Miało być to śmieszne. Nie mam tego kabaretu nawet wam dać, bo nie mam co z kabaretu zrobić. Co, powiem wam tak, taki kabaret. Przychodzi baba do lekarza, lekarz też baba, no to... Każdy to wie, że baba to baba. Przychodzi do lekarza, jednak lekarz to baba. To takie trochę dziwne, wiem. Czy teraz będzie widać? Czy ja wiem, czy to będzie widać? Dobrze. Przed wami gwiazda, czyli Sebul. I jego miał plany kiedyś założyć zespół. Tak w szkole miał plany, żeby założyć zespół. Ale mu to kiedyś nie wypaliło, bo wiecie jak to było. To tylko były marzenia. Ale w każdej chwili do nich może wrócić. A że inaczej nie może, no to w taki sposób. A przed wami. W piosence, która zdobyła Oscara.
A była to piosenka do filmu The Lion King w polskiej wersji Król Lew. Przed wami! W utworze z repertuaru Eltona Johna. W piosence Can You Feel the Love? Sebol i ćwikła z Seanem. Hej, hej. There's a calm surrender to the rush of day. When the heat of roaring can be turned away, and it's tempting moment, and it sees me through. It's the love for this Western user warrior, just be with you. And can you feel the love tonight? I was where we are. It's enough to miss why one wanderer. It's a love to make kings and vagabonds to live on everything. For everyone, it's the only run that to twist a little line, to score news and turn and turn. Here's the wine I'm risen to the wine I go, and the heart of the star of fortune, gentle turn and door. Can you feel the love tonight? I was way too old. It's enough for this while on the road. Then we got this for. It's enough to make kings and vagabonds to live over everything. It's enough.
to make things run vagabond, to live over a fence. Tym bardzo dźwigła ściana, cześć. Ja to były wiadomości Sebol TV, najlepsze wiadomości. Jak się ta seria nie przyjmie i powiecie, że nie chcecie dalej, bo teraz było, to było nudne, też tak uważam, że to nudne jest, to nie będę tego kręcił. A jak się chcecie, żebym dalej takie coś nawet czytał gazety, no to dajcie znać w komentarzu. A wy się trzymajcie, to był Sebol TV, powiedzmy najlepsze wiadomości.